26 maja na placu tuż obok Teatru Elektrycznego w Skoczowie odbył się pierwszy piknik misyjny. To piknik misyjny, pierwszy, nasz debiutancki. Przygotowywaliśmy się już od miesiąca. Dobrze, że pogoda dopisała i obecność mieszkańców Skoczowa. Jesteśmy kołem misyjnym Misyjna Juczenka z parafii Piotra i Pawła w Skoczowie. Działamy już od 1994 roku i postanowiliśmy właśnie zrobić taki piknik. No i jak to się stało właśnie? Kto wpadł na ten pomysł? Animatorzy koła misyjnego, czyli Jan Nawalczyk i moja osoba. Są atrakcje dla dzieci, zjeżdżalnia dmuchana, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, zajęcia plastyczne. Można też skorzystać z naszych stanowisk gastronomicznych. Są tam pyszne ciasta upieczone przez nasze mamy. Jest grill, grochówka. A były tu też zbierane środki i na co są będą przekazane? Zbieramy środki na dzieci z Madagaskaru. Adoptowaliśmy kilka lat temu Julię, którą wspieramy co roku finansowo, a także zbieramy na doposażenie naszej sali misyjnej w domu katechetycznym.